Katarzyna Iwanowska, czyli blogerka finansowa, ekonomistka, jest dzisiaj z nami. Cześć, Kasiu. Dzień dobry. To zacznijmy od rozmawiania o finansach przed rozwodem. Może uda się coś ustalić jednak wcześniej, zanim będzie już po sprawie. Zawsze warto jest oczywiście się dogadać i to się nawet opłaca na ogół dogadać się. Natomiast ja też jednak polecam ustalenie tak zwanego stanu faktycznego, bo jeśli nie panujemy nad tymi finansami w trakcie małżeństwa i trwania tego związku, to też niekoniecznie dzisiaj musi być małżeństwo. Co to znaczy ustalenie stanu faktycznego? To znaczy ustalenie tego, ile zarabiamy, ile wydajemy, co jest, czyje. Tak? Jakie mamy zobowiązania? Jakie mamy zobowiązania finansowe, jakie mamy obciążenia kredytowe? Gdzie co poręczyliśmy? Bo czasami to jest tak, że my nie widzimy do końca tych zobowiązań, bo nikt nas jeszcze nie pociągnął, ale komuś innemu na przykład poręczyliśmy tak? kredyty. Ile nas kosztuje to faktycznie życie? Za co ile płacimy? Zmierzyć się z rzeczywistością. Oprócz, to jest pierwszy krok. Tak, oprócz zrobienia takiego bilansu, też warto wiedzieć, co w tym majątku. Przyjmijmy, że małżeństwo bierzemy na tapet w tej chwili i że to małżeństwo nie ma rozdzielności majątkowej. Co jest czyje? Bo teoretycznie wszystko dzielimy po połowie, ale tylko teoretycznie. Bo jeśli na przykład współmałżonek dostanie, załóżmy, spadek w trakcie trwania związku, to ten spadek nie jest już dzielony na połowę. Tak. Są rzeczy, które są nadal przynależą do majątków osobistych. Tak może być z niektórymi darowiznami, jeśli są zrobione indywidualnie. Tak, na przykład jest też z prawami autorskimi, z tantiemami już nie, ale z prawami autorskimi. Ale też są takie sytuacje, gdzie na przykład małżonek, załóżmy, ma jakąś spółkę, czy jest wspólnikiem w jakiejś spółce i samochód, który wydaje nam się, że jest naszym samochodem, nie jest naszym samochodem, bo on jest zarejestrowany na spółkę. Więc tak jakby nie ma zupełnie nic do czynienia na dzień dzisiejszy z majątkiem naszym, albo na przykład jest samochodem w leasingu, którego właścicielem jest leasing, a my tak, tylko i wyłącznie spłacamy gdzieś tam te raty. Więc ustalenie tej sytuacji własnościowej jest szalenie ważne, tak samo mieszkaniowej, no bo pytanie jest, czy mieszkanie było nabyte w trakcie małżeństwa, czy mieszkanie pochodzi ze spadku, czy na przykład mieszkamy w rodziców, które w mieszkaniu, które rodzice podarowali przed ślubem, tak, niby nam, no ale wtedy się okazuje, że my jako na przykład osoba, która no, dopiero zawarła potem ten związek małżeński, no nie mamy żadnych praw do tego mieszkania. Kobiety, tutaj się na razie na tym skupimy, ze względu na statystyki. Kobiety często próbują odłożyć swoje oszczędności, tak żeby chociaż odrobinę się uniezależnić od partnera, który często jest finansowo w związku mocniejszy, no bo nierówność dochodów, wiemy jak jest, a często też kobieta zostaje w domu i tam pracuje, co nie jest wynagradzane, więc próbuje sobie stworzyć swoją własną kupkę na swoje potrzeby czy na czarną godzinę. No i teraz pytanie, czy na przykład w przypadku rozwodu te jej oszczędności również mogą jej zostać częściowo odebrane? Czy inaczej zapytam, czy partner związku może mieć prawo do jakiegoś swojego własnego majątku we wspólności, do którego nie ma dostępu druga strona? Jeśli nie mają rozdzielności. Znaczy, no, teoretycznie nie. Tak, bo teoretycznie jest tak, że no wszystko jest do jednego wora, wszystko jest na pół. Więc jeśli my odłożyliśmy, partner nie odłożył, no to jakby dalej może się domagać z tej naszej kupki pieniędzy. Są pewnego rodzaju wyjątki czy rzeczy, które faktycznie już w sporze sądowym możemy starać się udowodnić, że na przykład obydwoje taką samą sumę pieniędzy dostawaliśmy. Tak? Partner za to, nie wiem, kupował ubrania, wyjeżdżał na wyjazdy, tak jakby coś zrobił. Coś zrobił z tymi pieniędzmi, myśmy te pieniądze odłożyły, tak, i mamy. No i tutaj faktycznie jest tak, że już w samym sporze sądowym możemy się starać to wykazać. Natomiast no, znowu na to trzeba mieć potwierdzenia. To oznacza, że musimy mieć stały dostęp do kont. To jest też kolejna ważna rzecz, którą warto sprawdzić. To jest to, na kogo są pootwierane konta. Dlatego, że czym innym jest bycie współwłaścicielem, czy to rachunku maklerskiego, mówimy o takich typowo inwestycyjnych, ale także zwykłego rachunku bieżącego, a czym innym jest bycie pełnomocnikiem. I nawet jeśli mamy tą współwłasność majątkową, tak jak większość osób w Polsce ma, a ja jestem pełnomocnikiem na koncie bieżącym, to wystarczy jeden szybki ruch, dzisiaj nawet nie trzeba iść do banku, tylko w bankowości internetowej, to pełnomocnictwo można szybko oddać i usunąć. I oczywiście znowu w sądzie, tak jakby możemy mieć nakaz dostępu do tego rachunku i tak dalej, no ale to jest wszystko batalia sądowa, wiemy ile to trwa.
współwłaściciela już tak łatwo się nie osunie bez jego zgody, wiedzy i tak dalej. Więc warto taką higienę tych finansów utrzymywać, żeby one faktycznie odzwierciedlały ten ustrój, tak zwany ustrój majątkowy, który po prostu mamy. Jeśli zrobimy sobie takie podsumowanie ekonomiczne, czy to wpłynie na to, jaką chcielibyśmy uzyskać sumę potem pomocy finansowej od naszego partnera, na przykład na rzecz dzieci? Znaczy, na rzecz dzieci tu jest zawsze kwestia po prostu kosztów utrzymania, tak? Nie do końca tutaj jest tak i też takie gdzieś tam sprawy wśród znajomych czy osób, które się ze mną kontaktują, widziałam, jest tak, że samym motywem jest to, ile zarabia partner. Tak? Czyli zarabia dużo, to tak jakby, nie wiem, chce 10 tysięcy na dzieci, bo zarabia 20, to ja poproszę 10. No nie, trzeba te koszty faktycznie życia udowodnić. Trzeba też pamiętać o tym, że obydwoje rodzice mają obowiązek łożenia na dzieci, więc jeśli kobieta zarabia, to tak samo sąd uwzględni, że my też tą część ze swojej pensji jakąś powinniśmy pokrywać. Także to było powiedziane tutaj w materiale, że warto znać te faktycznie koszty, które ponosimy na dzieci. Czym jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków? Bo wiemy o rozdzielności majątkowej, która ma w perspektywie rozwodu uchronić nas przed szarpaniem się o połowę kocyka i połowę samochodu i połowę czegoś tam jeszcze, bo wszystko jest jasne, zapisane w tej umowie rozdzielności. Ale jest coś dość egzotycznego, o czym nie wszyscy wiedzą, czyli to wyrównanie dorobków. O co chodzi? To jest coś, co ma chronić w związku partnera, który właśnie ze względów życiowych różnych, bo to może być oczywiście opieka nad dziećmi, zajmowanie się domem, to może być także choroba, nie wiem, osoba, znaczy opieka też na przykład nad rodzicami, teściami i tak dalej, daje mu możliwość wyrównania w przypadku chociażby rozwodu, czyli ustania tej rozdzielności, wyrównania tak zwanych dorobków majątków. Bo co do zasady, wtedy w związku gromadzimy oddzielne dorobki. No ale w przypadku, w którym partner, może być mężczyzna najczęściej, ale może być też kobieta, tak? Zgromadziła większy majątek, no to wtedy ten majątek jest szacowany, jest różnica między tymi majątkami i połowę tej kwoty możemy się domagać spłaty w gotówce albo w majątku samym, tak? Bo to może być też przekazanie na przykład mieszkania czy jakichś innych dóbr, nie wiem, akcji na koncie maklerskim i tak dalej, i tak dalej. I taką umowę możemy podpisać już po zawarciu umowy. Jak najbardziej po zawarciu małżeństwa można ją podpisać, można podpisać po ślubie. Jest to bardziej kosztowne u notariusza niż podpisanie przed ślubem, więc ja zawsze polecam po prostu przyjrzeniu się tym rodzajom różnym intercyz i faktycznie zdecydowanie się na to przed ślubem, bo też pamiętajmy, bo u nas dalej pokutuje to, że jeśli ja podpisuję intercyzę, to znaczy, że ja nie wierzę w związek, że my się rozwiedziemy i tak myślę z tej perspektywy, no niekoniecznie, dlatego że jeśli któryś z nas jest czy planuje być w zarządach firm czy spółek, będzie odpowiadać swoim majątkiem. Jeśli prowadzi firmę, będzie odpowiadać swoim majątkiem i naprawdę w spółce z o.o. tak samo odpowiadamy majątkiem w różnych sytuacjach. I ta rozdzielność majątkowa chroni wtedy majątek współmałżonka przed po prostu chociażby dłużnikami czy jakimiś błędami biznesowymi. Jest jeszcze sytuacja, w której współmałżonek jest hazardzistą na przykład i my wtedy też dziedziczymy jego długi. I to jest dopiero Albo pijakiem. Albo pijakiem. Bardzo dziękujemy za spotkanie i wyjaśnienia. Dziękuję.